Siemano, 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 witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Jak zawsze wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem i dziękuję za każde kliknięcie, które pomaga tutaj wszystko rozwijać. Po tej nudzie ze środka tygodnia lecimy w końcu z większą ilością meczów, więc są kupony od was. Są kupony od osób, które regularnie podawały, czyli duble, treble, single. Są kupony za mniejszą stawkę z większą ilością zdarzeń w drugiej części filmu. Zanim w ogóle przejdziemy do kuponów, powiem o promocji na zwrot kasy za przegrany kupon. Zaproszę do naszej grupy, odpalimy konkurs dla was, kasa w betkliku do zgarnięcia. Jeżeli chcesz, to przewijaj, a ja na spokojnie sobie to klepne. Zwrot kasy za przegrany kupon. No, promocja cały czas dostępna w Betkliku, legalny w Polsce bookmacher. Jeżeli nie masz tam konta, założysz sobie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjesz kodu promocyjnego Obstawiamy, tak jak na tym banerku, to możesz stworzyć pierwszy, obojętnie jaki kupon, za maksymalnie 228 zł. Obojętnie jakie typy, kursy, dyscypliny, jaka stawka, nieistotne. To nie musi być taki kupon, grasz sobie co chcesz. To ma być twój kupon, twój pomysł. Jeżeli wejdzie, kasa jest twoja, możesz od razu wypłacić, no bez dodatkowych obrotów. Jeżeli nie wejdzie, Betklik zwróci ci kasę minus podatek we freebecie do jednokrotnego obrotu po kursie 2,14 na całym kuponie, więc masz taki bezpieczny kupon na dzień dobry, na powitanie od Betklika. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, pierwszy komentarz pod tym filmem, założenie konta minuta i można tworzyć coś na dziś. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na Facebooku, tam ponad 100 tysięcy ludzi, zapraszam też na Instagrama, gdzie są dodatkowe kupony, których tutaj na YouTubie nie ma. No to linki oczywiście macie w opisie pod tym filmem, tak jak zawsze, to jest skarbnica linków, tam bez problemu to odkopiecie. Lecimy z konkursem, jak zawsze freebet w Betkliku do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby o niego powalczyć? Subskrybować kanał Obstawiamy. No kliknąć tą łapę w górę pod filmem. W komentarzu typujecie dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Paris Saint-Germain a Nantes. Dopisujecie swój nick gracza z Betklika, typujecie do 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez niku gracza na Betklik nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. I teraz przechodzimy do meritum tego kolejnego materiału, tworzonego przy współpracy właśnie z Betklikiem. No czyli do kuponów, i zaczynamy, słuchajcie, od kuponu Artura, który podał u nas na YouTubie 5 kuponów. 3 z nich trafił, 998 zł czystego profitu, no i dzisiaj jest ładowane za 920 zł freebeta, czyli tutaj misje były robione, freebet był uzbierany, 3570 z tego kuponu może wrócić już nie we freebecie, tylko w depozycie, od tam powiedzmy do ewentualnej wypłaty. Mamy 4 typy, gol Schalke, które zaczęło ostatnio grać w piłkę, po tych kilku remisach, bo tam chyba były 3 mecze zremisowane z rzędu w lidze i 3 punkty zgromadzone, nawet 4 remisy były w lidze. W ostatniej kolejce wygrali ze Stuttgartem, czyli gdzieś tam na pewno z jednym z rywali do spadku, tak to sobie powiedzmy, no i w końcu udało się ten mecz wygrać. Co ciekawe, w 22 kolejkach to było dopiero trzecie zwycięstwo Schalke w tym sezonie. No i teraz grają z Bochum, które ma tylko 3 punkty więcej od nich. I tutaj, słuchajcie, zdaniem Artura, Bochum po 3 porażkach, po 4 porażkach w 5 ostatnich meczach, 3 z rzędu, więc to też ta dyspozycja tutaj cieniutka. I zdaniem Artura, no Schalke minimum jednego gola strzeli. Do tego mamy też Bundesligę i overek 2,5 goli w meczu Bayernu Monachium. Bayernu, który zdaje się, że wrócił naprawdę na dobre tory po tych kilku pogubionych punktach. W poprzedniej kolejce wygrali z trzecim aktualnie Union Berlin, czyli też z jednym z rywali tutaj w walce o mistrzostwo, można tak powiedzieć, bo to są cały czas tylko 3 punkty straty. No wygrali bez problemu 3-0 z mocną ekipą, więc zdaniem Artura ze Stuttgartem, który w 22 kolejkach 38 goli stracił, no to tutaj pewnie ten over 2,5 goli, zdaniem niektórych typerów, sam Bayern może pokryć, jeżeli pokrył go z Union Berlin, no a to o wiele mocniejsza ekipa. Dalej mamy Milan z remisem i over 1,5 gola na tym fajnym kuponie za freebeta. Milan gra na wyjeździe z Fiorentiną, która ostatnio też no coś tam zaczęła grać. Powiedzmy te zremisowane mecze to też jest na plus, bo był remis z Lazio, był remis z Empoli, które jest zaraz za nimi i w poprzedniej kolejce wygrali na wyjeździe z Weroną 3-0. Bardzo fajnie zagrany mecz z Fiorentina, ale Verona aktualnie też no słabiutka dyspozycja, a teraz spotkanie z Milanem, który no wrócił w końcu po tych remisach i porażkach w lidze. 3 zwycięstwa z rzędu zanotowane w bardzo fajnym stylu i zdaniem Artura Milan tego meczu wyjazdowego nie przegra. Minimum 2 gole musimy w tym meczu mieć, żeby to siadło i jest jeszcze jeden overek w meczu Paris Saint-Germain i tutaj już mamy, słuchajcie, mecz konkursowy nawet. O 21:00 z Nantes grają, no i dobra, no wszyscy doskonale wiemy, że cały czas Paris Saint-Germain to jest podstawowy argument przy overach. No mają kim strzelać, po prostu. Jest to ekipa, która generuje niesamowite ilości zdobytych bramek, przynajmniej w lidze francuskiej. No 25 meczów w tym sezonie, 62 gole strzelone i nawet jak tutaj jakiś Neymar ma kontuzję, to zawsze zostaje aktualnie w tym momencie Mbappé i Messi, którzy no potrafią tak naprawdę w dwójkę wygrać mecz. No turbo ciężkie mogłoby się wydawać spotkanie z Marsylią w poprzedniej kolejce wygrane 3-0. Tam chyba Mbappé 2 bramki, Messi 1 gol, do tego Mbappé 1 asysta.
asysta, Messi 2 asysty. No dlatego mówię, że potrafią w dwójkę tutaj nastrzelać 3 gole. Więc coś takiego mam od Artura za freebeta. Trzymamy kciuki, lecimy dalej. Wiktor, czyli weteran u nas na YouTubie, 48 podanych kuponów, 20 z nich trafionych. Aktualnie 3795 zł czystego profitu. Ten ostatni kupon widzicie na ekranie i mamy over 1,5 gola samego Manchesteru City. Po prostu spotkanie o 13:30 z Newcastle. Z Newcastle, które do pewnego czasu bardzo fajnie wyglądało w lidze, do czasu, kiedy zaczęli tracić punkty, remisować, przegrywać i już z tego, no oni chyba byli przez jakiś czas nawet na drugim miejscu. No zjechali na miejsce piąte i strata do czołówki jest już naprawdę spora. Zdaniem Wiktora, faworyt, jakim niewątpliwie jest Manchester City, na własnym boisku strzeli minimum 2 gole właśnie Newcastle. Newcastle ostatnio w lidze przegrało z Liverpoolem na własnym boisku 2-0. Przegrali z, słuchajcie, z Manchesterem United w finale EFL Cup 2-0, no więc te dwa ostatnie mecze, minimum 2 gole tracone, zdaniem Wiktora ta tendencja zostanie podtrzymana i mamy różne w meczu Fiorentiny i Milanu, mecz, o którym przed chwilą mówiliśmy, więc możemy tylko statystycznie dorzucić, jak te ekipy kręcą różne. Fiorentina, ostatnich 5 meczów, 6, 12, 14, 8, 11, 3 na 5 ostatnich meczów linia pokryta, proponowana linia przez Wiktora, Milan 8, 11, 11, 13, 7, identycznie, jeżeli chodzi o pokryte linie, bo 3 na 5 ostatnich pokrytych, raz by zabrakło jednego Rogala, ale te 3 razy z mocnym zapasem, bo 11 i 13 różnych w meczu to jest oczywiście sporo. Różne, loteria, ale jakiś punkt zaczepienia dzięki temu mamy. Pędzimy dalej. Kupon od Wojciecha, jeden podany do tej pory, jeden trafiony, 865 zł czystego profitu. I mamy, słuchajcie, zwycięstwo Burnley, które gra na wyjeździe z Blackpool. To jest oczywiście zaplecze najlepszej ligi angielskiej, to jest Championship. No ale tutaj Burnley, jak sobie rzucicie okiem na tabelę, mocno stąpają po ziemi i każdy ten jeden kroczek postawiony przybliża ich do Premier League, bo oni są aktualnie liderem po 34 rozegraniach. Granych meczach 76 punktów, drugie Sheffield, jak to woli, 64 punkty, więc ta strata jest już naprawdę spora. No i grając przed ostatnim zespołem w lidze, zdaniem Wojciecha, zdaniem Wojciecha wygrają, mają to spotkanie wygrać. Mimo że spotkanie wyjazdowe, to tutaj Wojciech twierdzi, że Burnley jest na tyle mocne w tym sezonie, że po prostu ten mecz również wygrają i że nie będzie lipy. Do tego, słuchajcie, Tottenham z remisem. Tottenham, który w ostatnim meczu ligowym oczywiście wygrał z Chelsea, jeżeli chodzi o ligę, to wygrali tam 2-0. No i tutaj Tottenham cały czas w tym top 4 siedzi i tak się zadomowili tutaj na dłużej, dobrze to wygląda, no bo mają 4 punkty przewagi, co prawda 2 mecze więcej rozegrane od Newcastle, ale mimo wszystko 4 punkty przewagi, 4 punkty straty do Manchesteru United, no i tam już więcej, bo 10 do drugiego Manchesteru City. A tutaj grają z Wolverhampton, które jakiejś tam stabilnej formy nie ma. Druga część tabeli, 15 miejsce na 20 lokat, 24 punkty uzbierane w 24 meczach, średnio 1 punkcik na mecz. No tutaj Tottenham po prostu nie może przegrać w zamyśle Wojciecha i na jego kuponie są z podpórą. Do tego jeszcze overek 1,5 gola w meczu Majorki i Elche. Bardzo duży kurs jak na over 1,5 gola, ale oczywiście w lidze hiszpańskiej czasem to się zdarza. No i zdarza się to pewnie też dlatego, że w meczach Majorki pada średnio 1,9 gola. Tam nawet dwójki średnio na mecz nie ma. No ale tutaj oczywiście, tak mi się wydaje, Wojciech strzela tutaj w overka, bo Elche ma najgorszą defensywę w lidze, w 23 meczach stracili 48 goli i przez to, że tyle tracą, to średnio w ich golach pada 2,8 średnio w ich meczach pada 2,8 właśnie gola. Kibice oglądają 2,8 gola w ich meczach, jeżeli oglądają ten mecz. Więc tutaj overek 1,5 dopchany troszkę, ale moim zdaniem nie najgłupszy. Właśnie ze względu na to, że Elche gra na wyjeździe i że ma taką kaszankę w defensywie. Więc coś takiego od Wojtka. Mamy kupon od Tomka. 6 podanych, 3 trafione. Tysiak profitu został z tych 3 kuponów. Zwycięstwo Sportingu, słuchajcie. Zwycięstwo Sportingu Lizbona. Sportingu, który no oczywiście w lidze portugalskiej bije się o te, powiedzmy, najwyższe cele, chociaż myślę, że o mistrzostwie to już można zapomnieć, bo to jest bardzo duża strata. Benfica pierwsze miejsce, 59 punktów. Sporting aktualnie czwarte, 44. Ale Sporting gra ostatnio w lidze bardzo fajnie. 5 ostatnich meczów, to są 4 zwycięstwa. Ta jedna porażka Sporto na własnym boisku, więc to zawsze trzeba wliczyć w trudy sezonu taki mecz Sporto. No ale tutaj myślę, że to trzecie miejsce jest do zrobienia. Nawet ewentualnie można to Porto jeszcze pogonić, bo powiedzmy do tej trzeciej bragi mamy 5 punktów straty, 7 punktów straty do Porto, no i grają Sporting Timonese, które jest typowym średniakiem. No tutaj za dużo nie można powiedzieć poza tymi ekipami, które biją się o top 4 w lidze portugalskiej i pewnie większość z Was, która śledzi piłkę nożną, też to powie. Więc tutaj no, jeżeli chcą cały czas zostać w czubie i jeszcze gdzieś tam chociaż na to wicemistrzostwo mieć cień szansy, cień nadziei, zdaniem Tomka, no spotkanie po prostu trzeba wygrać. Do tego Gladbach z Freiburgiem, overek 2,5 goli. Ciekawie zapowiadające się spotkanie, chociaż trzeba też powiedzieć od razu, że Mönchengladbach, Borussia Mönchengladbach troszkę zawodzi w tym sezonie, no bo to jest 10. lokata i to też
też są takie mecze. Jest niby zwycięstwo, wyjazdowe zwycięstwo z Hoffenheim 4-1. Potrafią wygrać u siebie z Bayernem Monachium 3-2, żeby na przykład przerżnąć 4-0 z Mainz w kolejnej rundzie rozgrywkowej. Jest tutaj naprawdę forma niezbyt stabilna, ale biorąc pod uwagę to, ile strzelają i tracą obie ekipy, czyli Freiburg w 22 meczach, 35 strzelonych goli, 32 stracone, Gladbach 38 strzelonych, 39 straconych, kurs na overka 2,5, myślę, że kuszący. Przedostatni kupon, zanim przejdziemy do tych za mniejsze stawki, to jest kupon od Karola. 9 podanych, tylko 2 trafione, 1400 zł czystego profitu, za wszystko jest grane. I mamy Young Boysi za overkiem 1,5, czyli od razu lecimy do Szwajcarii. Wyjazdowe mecze Young Boysów z Winterthur. Young Boysi główny faworyt do zgarnięcia mistrzostwa generalnie tutaj w Szwajcarii. Też fajna przewaga już zrobiona, bo 47 punktów, druga ekipa 34. Grają z ekipą, która jest ostatnia, która traci prawie że średnio 2 gole na mecz. No i biorąc pod uwagę Young Boysów, którzy w tych 22 kolejkach strzelili 51 goli, zdecydowanie najlepsza ofensywa, też nie najgłupsze, żeby tutaj faworyci minimum 2 gole strzelili. Bardzo podobny kurs na zwycięstwo i na gole, minimum 2 gole Young Boysów, więc coś takiego nam tutaj proponuje Karol. No i mamy wysoką linię na kartki w meczu Atletico i Sevilli. Moim zdaniem zbyt wysoka linia, ale oczywiście to nie jest mój kupon, więc się tutaj za bardzo nie mogę wpieprzać, mogę tylko swoją opinię wyrazić. No Atletico ostatnio, jak wiadomo, z Realem 1-1 wyszarpane, tam złapali czerwoną karteczkę. W tym meczu w ogóle było sporo kartek, ale to wiadomo, że w taki mecz nie zawsze się będzie zdarzał. No tutaj mamy 5,5, minimum 6 kartek musi być w meczu, żeby ten zakład siadł. Moim zdaniem za wysoko, ale zobaczymy. Może Karol Manosa i ostatni kupon, słuchajcie, jest od Filipa, zanim te kupony za mniejsze stawki. Filip, druga najlepiej typująca osoba, jeżeli chodzi o profit u nas na YouTubie. 42 podane kupony, 24 trafione, równe 11 tysięcy złotych czystego profitu. Union Berlin z remisem i over 1,5 gola. Union, który no właśnie przerżnął przed chwilą 3-0 z Bayernem Monachium, to o czym mówiłem. I teraz grają na własnym boisku z Kolonią, słuchajcie. Z Kolonią, która... no zaliczyła ostatnio 2 porażki z rzędu. Też nie jest to jakaś mega dobra forma, żeby moim zdaniem ekipa Unionu tej Kolonii jakoś mega miała się bać. Grają u siebie, moim zdaniem ten kurs w ogóle 1,90, blisko 2,0 czasem, bardzo zaskakujący, więc można sobie wrzucić podpórę i dorzucić over. Tak decyduje się Filip, że minimum 2 gole w tym meczu zobaczymy i że gospodarze nie przegrają. I jeszcze z Bundesligi Rożne, Bochum, Schalke. No tutaj też sobie wynotowałem, jak ostatnio wyglądają Rożne tych ekip. Słuchajcie, Schalke, mecze Schalke, bo nie samo Schalke, ale mecze Schalke to ostatnio naprawdę kopalnia Rożnych. 5 ostatnich meczów Schalke, 14, 14, 12, 10, 15. 5 na 5. Ostatnio proponowana linia przez Filipa pokryta, jeżeli chodzi o mecze Bochum, ciut gorzej, bo był w ostatniej kolejce tylko 2 Rożne, to trzeba powiedzieć. Poza tym, ostatnie mecze, 8, 9, 10, 12. Nie tragedia, biorąc pod uwagę, że to Schalke powinno być tutaj głównym prowodyrem do kornerów. Sami nabijają, sami dają dużo nabijać, o czym mówią właśnie te cyferki z ostatnich meczów. Więc coś takiego od Filipa i teraz od razu przeskakujemy do tych kuponów za mniejsze stawki, z większą ilością zdarzeń, bo takie coś też ma się pojawiać, musi się pojawiać, bo nie ma tylko kuponów za setki i tysiące złotych na kilka tysięcy do wzięcia. Takie kuponiki za mniejszą stawkę, 15, 20, 50, 70 też będą się pojawiały przy weekendzie. Jak tylko będzie więcej meczów, to one zawsze będą się pojawiały, żebyś teraz ty, osoba zainteresowana takimi kuponami, mogła wcisnąć tą spację i sobie na spokojnie przejrzeć te kupony. Więc tutaj oczywiście imieni nie przypisujemy, jak ktoś chce, spacjuje, patrzy, rozkminia i albo sobie coś tam kopiuje, albo po prostu nie. Na dzisiaj to było na tyle, dziękuję serdecznie, że oglądaliście do samego końca. Ważna informacja, to wszystko może się zesrać. Wszystko może pójść do kibla. Totalnie, każdy jeden typ może być przegrany, proszę o tym pamiętać. Żadnej gwarancji nigdy nie było, nie ma i nie będzie. Traktujemy to jako zabawę, dodatek do życia, nie sposób na zarobek, bo to sposób na biznes nie może być i nie powinien być. Ja na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup, wszystkie linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie tutaj na filmie, pewnie 11:30, widzimy się na live. Pozdro, trzymajcie się, dobrego ziomka, elo, nara, yo!